Cześć, chciałem bardzo serdecznie, tak już oficjalnie powitać na tym dzisiejszym spotkaniu. No niestety stała się taka rzecz dla naszych mieszkańców zła. Z dniem 1 lutego PKS zawiesił, zlikwidował praktycznie linie autobusowe, które obsługiwał w naszym powiecie. Ja wydałem takie oświadczenie, które głównie może tak na pokrótce przedstawię. A też oczywiście doręczę tutaj Państwu w formie pisemnej. Myślę, że tutaj taką podstawową sprawą jest sprawa mieszkańców, ponieważ to, że te kursy zostały zlikwidowane, no to w dużej mierze uderzy właśnie w mieszkańców. Jak z wyliczeń tutaj przedstawiałem, jeszcze Pan likwidator przedstawiał wcześniej, 20 tysięcy osób wsiadało do PKS-u w naszym powiecie w ciągu miesiąca. Niestety w tym momencie będzie utrudniony dojazd do szkół, będzie utrudniony dojazd do urzędów, do innych instytucji, które mieszczą się w mieście powiatowym. I na pewno tutaj wynikające z tego faktu problemy bardzo się na mieszkańcach źle odbiją. Chciałem podziękować likwidatorowi i tutaj wszystkim pracownikom PKS-u, którzy mimo tego, że były problemy z wypłatą wynagrodzeń, były problemy już z funkcjonowaniem takim, mimo wszystko jeszcze w styczniu podjęli te kursy, kursowali w styczniu, do końca jak gdyby wytrwali w przedsiębiorstwie. I też chyba należy mi się za to podziękowania. No, przedsiębiorstwo 70 lat istniało, 70 lat płaciło podatki, było to nasze lokalne przedsiębiorstwo. Jak dzisiaj tutaj na spotkaniu wcześniejszym z przedstawicielami gmin przedstawił pan likwidator, do budżetu miasta wpływało z tytułu podatków około 150 tysięcy złotych rocznie. To też kwota, która jak gdyby zasilała budżet miasta Lublińca. W tym momencie, jeżeli cały proces likwidacji zostanie zakończony, te pieniądze nie będą już tutaj wpływały do budżetu. I to też jest zła informacja. Ale chciałem też podziękować wszystkim osobom, które w tym ostatnim okresie, przez te ostatnie praktycznie 2 miesiące, angażowały w to, żeby jeszcze tą opcję, którą przedstawił pan likwidator, ratowania tych połączeń, ratowania PKS-u, zrealizować. Między innymi właśnie wojewoda się zaangażował, zrobił spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie Wydział Prawny Wojewody dał takim zielone światło do wsparcia tej inicjatywy, żeby przeprowadzić komunalizację, żeby przedsiębiorstwo, które jest tak długą tradycją funkcjonowania na naszym rynku, mogło dalej przewozić pasażerów. Dziękuję też Towarzystwu Finansowemu Silesia, które jako instytucja finansowa, też spółka Skarbu Państwa, również deklarowały taką pomoc finansową. Jeżeli by został przeprowadzony proces komunalizacji, wtedy też była właśnie deklaracja takiego wsparcia finansowego tego pomysłu. Myślę, że ten transport publiczny dla naszego powiatu jest istotny, ale nie tylko dla naszego, dla innych powiatów, które są poza aglomeracją. W aglomeracji to są miasta, które mają duży potencjał, mają duży budżet i rzeczywiście ten transport jest dobrze zorganizowany. Gminy z tego obowiązku organizacji takiego transportu wywiązują się dobrze, w miarę dobrze, ale na pewno transport jest odnawiany, jest zapewnione dosyć częste kursowanie tego transportu. I tam raczej mieszkańcy nie mają co narzekać. Nawet ostatnio taka informacja, że do 16 roku życia te osoby, które spełniają te warunki, czyli są młodymi ludźmi, mogą jeździć bezpłatnie na terenie całej aglomeracji. U nas odwrotnie, prawdopodobnie, i myślę, że oby się tego nie stało, likwidacja PKS-u doprowadzi do wzrostu cen biletów, bo tak się dzieje przeważnie w tych miejscach, gdzie PKS został zlikwidowany. I to też jest taki, moim zdaniem, może być taki negatywny finał całej tej sprawy. Dzisiaj udało mi się zebrać przedstawicieli z gmin powiatu lublinieckiego. Głównie chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na pewne praktyczne sprawy, czyli jeżeli na przystankach autobusowych są rozkłady jazdy PKS-u, żeby po prostu no, tutaj likwidator jak najszybciej
Te rozkłady jazdy zdjął, jeżeli już nie będzie tam tych kursów, no a tak z tego wynika, że nie będzie, żeby nie wprowadzać w błąd pasażerów, żeby tam nie czekali na tym przystanku na autobus, który i tak nie pojedzie. Gminy zadeklarowały, że pomogą w tym PKS-owi, bo wiadomo, to jest dosyć rozległy obszar. Każda gmina jest na miejscu, może szybciej tam zareagować, zdjąć ten rozkład jazdy, żeby nie wprowadzać w błąd pasażerów, ponieważ nie wszyscy czytają internet, nie wszyscy czytają gazety. Czasami jest tak, że ta osoba pozbawiona tej informacji o tym, że PKS został zlikwidowany, może na tym przystanku tam czekać na ten kurs, a ten kurs się nie odbędzie. Też poprosiłem tutaj przedstawiciela starostwa, żeby postarał się, żeby te firmy, które w jakimś zakresie zastępują PKS, również umieściły na przystankach dokładny rozkład jazdy przeważnie to są busy, żeby też ta informacja była dla mieszkańców pełna, że jeżeli jest ten przewoźnik, moim zdaniem to powinno być też w ich interesie, ale z moich sygnałów sygnały są takie, że niestety ten rozkład jazdy, który został przedstawiony na stronach internetowych starostwa, no nie w każdym miejscu jeszcze jest na przystankach i to też jest ważne, żeby ten rozkład jazdy się tam znalazł. Prosiłem też starostwo, bo to jest chyba też taka, powinna być rola trochę kontrolna, czy ci przewoźnicy prywatni wywiązują się z tych obowiązków swoich, czyli czy rzeczywiście w tych deklarowanych godzinach odjeżdżają i żeby też postarali się, żeby te cenniki, które są oferowane za przejazd, ceny za przejazd pasażerów zostały w starostwie zgromadzone i żeby na bieżąco kontrolować też ten stan, jeżeli chodzi o ceny przejazdu za pasażerów w określonych tam kierunkach, żeby też starostwo miało taką informację, w jakich cenach te osoby się przemieszczają i czy te ceny rzeczywiście będą rosły, czy może się będą utrzymywały na tym samym poziomie. To było takie dzisiaj bardzo praktyczne spotkanie. Gminy zadeklarowały, że tam, gdzie jest to możliwe, gdzie będą mogły to te tabliczki z rozkładami jazdy zostaną ściągnięte, tak jak mówię, żeby nie wprowadzać w błąd, nie wprowadzać w błąd tych osób, które chcą podróżować transportem autobusowym czy busowym. Ja chciałem jeszcze tylko jeszcze na koniec tak odnieść się do pewnej historii, dlaczego tak się stało. Ja myślę, że teraz najważniejsza jest sprawa obecna, ale też dużo jest takich informacji różnych w jakiejś przestrzeni publicznej, dlaczego tak się stało. No niestety mam pewne dokumenty, gdzie od kilku lat cały czas ta sprawa PKS-u się przewijała. Są konkretne protokoły z 2015 roku. Z kwietnia 2015 roku, z czerwca 2015 roku, gdzie poprzedni prezes informował starostwo, informował wszystkich wójtów, burmistrzów naszego terenu, że sytuacja jest trudna, że należy przeprowadzić komunalizację. No, od tego momentu, jak gdyby sprawa nie poszła do przodu. Zresztą tak jak zapoznawałem się też z raportem Najwyższej Izby Kontroli na temat funkcjonowania regionalnego pasażerskiego transportu drogowego, niestety mamy dwie grupy samorządów. Samorządy takie, które rzeczywiście starały się coś zrobić, tak jak przykładem Bielsko-Biała, czy Kluczbork, czy Strzelce, gdzie te przedsiębiorstwa skomunalizowane zaczęły efektywnie pracować, zaczęły się rozwijać, gdzie zostały kupowane nowe autobusy. No a mamy też taką grono samorządów, które no bardzo się tak biernie zachowywały, czyli jak gdyby no pozwalały właśnie głównie na to, żeby prywatni przewoźnicy wchodziły w te kompetencje, jak gdyby tutaj przewozu osób na swoim terenie. Ja uważam i stoję na stanowisku, że powinniśmy mieć też również w naszym powiecie taki zorganizowany transport publiczny, przewoźnika, który będzie tutaj organizowany przez samorządy i który będzie zapewniał właśnie dowóz osób nie tylko na tych liniach, które są często uczęszczane, nie tylko w godzinach
gdzie jest dojazd do pracy, gdzie rzeczywiście te środki transportu są wypełnione po brzegi i to może być opłacalne dla przewoźnika, ale również zapewnią taki transport, który z małych miejscowości, gdzie te miejscowości są praktycznie w tej chwili odcięte od komunikacji publicznej. I takie najważniejsze tezy, jeżeli są pytania, to bardzo proszę, chyba że jeszcze może dopowie coś pan likwidator, dlaczego tak się stało No cóż, stało się bardzo źle. Przez ostatnie 2 miesiące położyliśmy bardzo dużo pracy. Ja, pan poseł, przy autorytecie pana wojewody i ten Fundusz Silesia, wszystko w kierunku tym, żeby ten PKS uratować poprzez skomunalizowanie go, utworzenie z niego podmiotu wewnętrznego przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli od starostwa przez naszych 8 gmin, czy razem 9 jednostek samorządu w celu organizacji transportu tutaj na terenie powiatu lublinieckiego. No niestety nie udało się. No cóż, likwidacja będzie postępować. Z 1 lutego nie wyjeżdżamy w komunikacji wykonywanej na własne ryzyko w rozkładzie jazdy. Będziemy realizować do końca roku szkolnego tylko przewozy szkolne. Wyprzedajemy majątek, autobusy, nieruchomości i wszystkie inne rzeczy i zamykamy przedsiębiorstwo z datą na, myślę, że koniec sierpnia. Pytanie byłoby, jeśli można, panie pośle. Oczywiście to jest pytanie do likwidatora PKS-u Lublinieckiego, ale wiemy, że bardzo silny przewoźnik, czyli przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w Częstochowie także zaczyna ograniczać kursy. Oczywiście, to nie, proszę Państwa, sytuacja dotyczy całego kraju. Dopóki nie będzie pełnym brzmieniu obowiązywać, bo na razie jest vacatio legis, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, to jednostki samorządu terytorialnego nie są zainteresowane organizacją, zarządzaniem transportem na swoim terenie, ale transportem rozumianym jako użyteczność publiczna. To, co pan poseł podniósł, że oczywiście wolny rynek, obecnie mamy wolny rynek, ale on nam nie wszystko zapewni. Będą obszary, które są wykluczone komunikacyjnie. Albo pojedzie na rowerze, albo własnym samochodem, bo żaden przewoźnik tam nie pojedzie, żeby zabrać dwie osoby. PKS jeździł i to, co pan mówi, ogranicza, to w całej Polsce tak się dzieje, ogranicza swoją operację w takich miejscach oddalonych, gdzie wykonuje się powyżej, że przychody nie zapewniają pokrycia kosztów tych przewozów. Stąd jest pomysł. Nie, to nie jest pomysł, to jest nasz obowiązek. Jesteśmy ostatnim krajem w Unii Europejskiej, który nie ma ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W ślad za tą ustawą, obowiązkiem zapewnienia transportu, obowiązek leży po stronie jednostek samorządu, czy to jest wójt, gmina, powiat i tak dalej. To, co pan poseł podniósł, świetnie niektóre obszary sobie radzą poprzez tworzenie związków powiatowo-gminnych, poprzez tworzenie związków powiatowych, powiat z powiatem, gminnych również. A to w celu zapewnienia tej komunikacji tym ludziom, którzy byliby wykluczeni komunikacyjnie. I wiadomo, że za tym muszą mieć pieniądze od dołu. Tak się dzieje, tak się finansuje już w miastach, od zawsze w Polsce, ale w całej Europie ten transport pozamiejski, ten o który powiatowy, gminny, międzypowiatowy, też się finansuje przez jednostki samorządu terytorialnego. Tutaj była szansa na skomunalizowanie. Utworzenie z PKS-u w Lublińcu, tego podmiotu wewnętrznego. PKS by realizował te usługi, gdzie by zawiózł o 23:48 dwie osoby i przywiózł jedną na przykład. Tam, gdzie nikt nie pojedzie. A ludzie nie mają, nie wszyscy mają samochody. A może przesadziłem. Powiedzmy sobie, na 11 do Lublińca, do lekarza, do starostwa, na pocztę, do banku, etc., etc. Tutaj tych potrzeb komunikacyjnych jest bardzo, bardzo dużo. Moglibyśmy również kształtować, powiedzmy, do pewnego stopnia porządek komunikacyjny. Lepiej zostawić auto w domu i pojechać sobie nim w niedzielę i w sobotę, a do pracy dojeżdżać, do szkoły, do lekarza, do urzędu, dojeżdżać komunikacją zbiorową, na przykład zeroemisyjną i tak dalej, i tak dalej.
To wszystko w rękach samorządu. Taki powinien być kierunek, no bo tu rzeczywiście to nie tylko właśnie same dotarcie, ale też właśnie te sprawy, tak teraz popularne, smogu, tak. Czy właśnie zakorkowanie miasta. Jest dzień targowy w Lublińcu, niestety praktycznie miasto jest zakorkowane. Tak? A jeżeli rzeczywiście byłby sprawny ten transport publiczny, to naprawdę gro osób by mogło wsiąść do tego autobusu, pojechać i ten. No szkoda, bo 27 grudnia było światełko w tunelu, bo to nie wszyscy, tutaj też mamy w tej dokumentacji, to gminy podpisały, praktycznie wszystkie oprócz miasta Lublińca, burmistrza Maniury, podpisały taki list intencyjny, o którym była mowa o komunalizacji, była mowa o zachowaniu tych połączeń PKS-u, była mowa o tym, że na najbliższych sesjach Rady Powiatu te sprawy zostaną podniesione. Niestety tylko jedna gmina Kochanowice ten proces przeprowadziła. Jeżeli rozmawiałem z ministrem, jeżeli by była taka deklaracja innych gmin, ale nie tylko taka w formie deklaracji, ale uchwał Rady Gminy, to była szansa. Wtedy minister by wycofałby wniosek o likwidację, no ale jeżeli jest tylko jedna gmina, no to praktycznie nie ma tej szansy, żeby taki związek komunalny tutaj stworzyć, który by przejął to przedsiębiorstwo i utrzymywał. Zresztą chciałem podziękować tutaj panu likwidatorowi, bo w ciągu kilku dni przedstawił bardzo konkretny, realny biznesplan, który pokazywał, jeżeli by się gminy włączyły w to działanie, to była możliwość w ciągu roku, że PKS wychodzi na prostą i jest możliwość dalszego funkcjonowania i rozwijania się. No. Było to bardzo jasno przedstawione właśnie na tym spotkaniu w Katowicach. I niestety jednak mimo wszystko tylko takie realne działania podjęła gmina Kochanowice. Inne gminy, zresztą jakieś tam słyszałem już zakulisowe informacje, że jeżeli tam radni się wypowiadali, no nie będziemy ratować trupa czy w takim kontekście, no to rzeczywiście chyba nie ma takie do końca zrozumienia tej sprawy, że wszystkiego prywatni przedsiębiorcy nie załatwią. Co jeszcze chcę zaznaczyć, to o czym mówiłem, 150 tysięcy rocznie w budżecie miasta Lublińca, a Sigma Bus, czy powiedzmy Trafline chyba bodajże, tak, z Pszczyny przedsiębiorstwo, spod Olkusza przedsiębiorstwo, te przedsiębiorstwa nie będą płacić u nas podatku. Tam podatki będą płacone tam, gdzie to przedsiębiorstwo funkcjonuje. I moim zdaniem no źle się dzieje, jeżeli samorządowcy nie dbają też o to, żeby to przedsiębiorstwo było tutaj na miejscu, to się rozwijało i tutaj funkcjonowało. Czy jeszcze jakieś pytania? To to, co w tej chwili się dzieje, to jest taka sytuacja przejściowa, prawda? Mamy tylko prywatne przewoźniki. Tak. Wiadomo, coś Pan jakiś pomysł, jak rozwiązać ten problem, tak docelowo? Ja myślę, że tutaj wszystko jest teraz w rękach samorządu. Ja cały czas deklaruję i to za każdym razem powtarzam. Jest wsparcie wojewody. Ja na pewno wystąpię jeszcze do wojewody i wystąpię do marszałka województwa, żeby też tutaj ten aspekt tego transportu publicznego w obszarze poza aglomeracją naprawdę bardzo mocno jak gdyby wzięli pod uwagę, bo to, że tam jest aglomeracja, że jest 300 milionów dodatkowo na organizację tego transportu, to bardzo fajnie. Tylko, że my nie mamy ludzi dwóch kategorii. No, przecież tak samo powinni funkcjonować te osoby, które są w tych powiatach na obrzeżu województwa, jak ci, którzy są w centrum. Bo w tym momencie, jeżeli nie ma takich działań, no to oni są właśnie wykluczeni. Nasi mieszkańcy są wykluczeni komunikacyjnie. Jak tutaj pan likwidator tak ujął. Takim fachowym językiem, można powiedzieć. No i też, jeżeli chodzi o tę ustawę, o której mówił likwidator, było chyba zaraz na początku roku, już była pierwsza na Komisji Infrastruktury, była omawiana ta ustawa i w tej chwili jest w konsultacjach społecznych, myślę, no i cały czas rozmawiam też w ministerstwie, żeby jak najszybciej te konsultacje przeprowadzić, oczywiście tak rzetelnie, i żeby ta ustawa już jednak zaczęła obowiązywać. Po spotkaniu w Katowicach, według potwierdzonych informacji, doszło do spotkania w starostwie z inicjatywy pana starosty. Na tym spotkaniu no już nie był zaproszony pan poseł i pan likwidator. Według pana starosty spotkanie dotyczyło już tego, jak zorganizować transport zbiorowy po likwidacji PKS-u. No i chciałbym zapytać, na ile według panów wpłynęło to również na ostateczną decyzję, wedle której no już PKS został zatrzymany.
Jak pan się ustosunkuje do tego? No, spotkanie z pominięciem już tutaj. Jeśli może wypowie pan likwidator, bo z tego co ja wiem, to chciał się kontaktować ze starostą, niestety nie miał takiej możliwości, tak? Dla mnie takim naturalnym liderem to albo byłoby w tym procesie komunalizacji albo miasto właśnie, albo starostwo. Natomiast na tym spotkaniu, o którym pan wspomina, rzeczywiście my nie uczestniczyliśmy. Nie mnie sądzić dlaczego. I pewnie starostwo zmierzało do, jak zorganizować transport w momencie, kiedy PKS-u nie będzie. Ja mogę państwa zapewnić. Na pewno mogę państwa zapewnić, że ceny usług transportowych w powiecie lublinieckim wzrosną. Ceny kontraktów szkolnych na pewno wzrosną, jak nie będzie PKS-u naszego. Na pewno wzrosną. I dostępność komunikacyjna, wykluczenie komunikacyjne na pewno nastąpi. Prędzej czy później. Za następny, za rok, za dwa. Samorządy będą musiały dopłacić do tej komunikacji. Będą musiały. Bo dzisiaj mamy taką oto sytuację, że tych przewoźników jest tam powiedzmy kilkanaście, prawda? Kilkunastu. Ale wolny rynek nie załatwi wszystkiego. Tak jak mówię, nie przewoźnicy na zasadach komercyjnych nie pojadą tam, gdzie te przewozy rzeczywiście przynoszą im stratę. Tak jak PKS-owi lublinieckiemu przynosiły straty od iluś lat wstecz. Tutaj historycznie się powołujemy na 15 rok, ale to pewnie już od czasów uwolnienia rynku komunikacyjnego. I stąd likwidacja. Jeździliśmy na stratach. Faktycznie PKS Lublinie wykonywał usługi użyteczności publicznej, czyli realizował przewozy, które nie przynosiły dochodu. To jest sedno likwidacji PKS-u, no bo jeżeli się jeździ na tych trasach, które nie przynoszą jak gdyby zysku, nie są nierentowne, no to pogłębia się ta strata. PKS-y, te, które miały dochody z innych źródeł, tak, nie wiem, wydzierżawiały jakieś place, wydzierżawiały jakieś budynki gdzieś tam w Wrocławiu, jest taka firma, no to miały pokryć z czego te straty z innej działalności, tak, czyli na przykład z tej dzierżawy. A tutaj no, praktycznie wysprzedany został majątek, nie było już tych możliwości. Jeszcze u wojewody zaznaczałem jedną sytuację, bo też PKS pełni taki element obrony cywilnej, no bo jeżeli coś by się stało takiego, nie daj Boże i odpukać, może się nigdy nie stanie, ale gdzie potrzebny by był szybki transport dużej liczby osób, tak, z terenu, nie wiem, bo coś się dzieje, no to wtedy PKS ma 60 autobusów i może zapewnić taki transport właśnie w takiej bardzo jakiejś kryzysowej sytuacji. W tej chwili tego przewoźnika nie będzie, tak? Te autobusy zostaną rozsprzedane prawdopodobnie i taka właśnie jakaś kryzysowa sytuacja też jak gdyby nie zostanie obsłużona. Jeszcze powiem tylko tyle, no dzwoniłem do starosty, żeby się dowiedzieć, co w tym temacie zostało ustalone na tym spotkaniu, o którym tutaj pan mówił. I po prostu no, starosta nie odebrał do mnie telefonu. Zresztą liczyłem na to, że sam jak gdyby da taką informację, co tam zostało ustalone, niestety takie informacji myśmy nie otrzymali. Dajcie szansę. Można jeszcze? Jeżeli się okaże w przyszłości, że tak powiem... Czy tam stoją kolejni ludzie, to pana widzę stąd. Ostatnie pytanie. Jeżeli się okaże w przyszłości, że tak powiem, zwolennicy komunalizacji no będą mieć rację, że te wszystkie obawy tutaj, które pan likwidator przedstawił, no rzeczywiście zaistnieją. I gdyby pan miał okazję, panie pośle, skierować jedno zdanie do pana starosty. Jak by brzmiało to zdanie w tym momencie? Ja tylko chciałbym, żeby się starosta bardziej zaangażował po prostu w ten temat, bo na pewno tak jak tutaj pan likwidator powiedział, jest więcej jakby naturalnych takich przesłanek, żeby to robiło starostwo lub miasto Lublinie, ale najbardziej starostwo, no bo starostwo jak gdyby tutaj koordynuje te wszystkie gminy. I ja po prostu życzyłbym więcej zaangażowania, po prostu, żeby rzeczywiście nie odkładać tematu na znów później, bo i tak trzeba się będzie z tym tematem zmierzyć. I tak trzeba będzie się z tym tematem zmierzyć. Ja deklaruję cały czas pomoc, jeżeli tylko będzie taka wola, żeby ten temat rozwiązywać. Dziękuję. Ja teraz ten proszę. Czy jeszcze byśmy na chwilę porozmawiali? Bo jak wejdzie ustawa, to nie będzie, czy chcemy, chcemy nie tego. Wejdzie ustawa w pełnym brzmieniu, musimy. I starosta będzie trudno zorganizować musiał, takie przedsiębiorstwo musiał. Jak PKS. To będzie trudno zorganizować. Nie zorganizuje, zrobi przetarg i się dowie, że wozo kilometr kosztuje 5,40. Albo powoła własną, rodzina tak powoła. Ale stworzyć taki PKS od zera? No.
Tym bardziej, że no, gminy będą chciały też coś ugrać dla siebie. Rok wyborczy się rozpoczął, także zobaczymy.